Witajcie. Z powodu epidemii i tego, że siedzimy w domu, troszeczkę musimy zmienić ramówkę na naszych obu kanałach. Przypuszczam, że wiecie, że mamy dwa kanały, Mocni w duchu do postprodukcji i Mocni w duchu na żywo. Teraz kanał na żywo jest niesłychanie ważny, dlatego że chcemy się modlić na żywo. Chcemy przeżywać dokładnie w tym momencie, kiedy jest adoracja, adorację w domu. Ale najpierw kanał z postprodukcjami, czyli Mocni w duchu Jezuici TV. Zoom codziennie rano, od poniedziałku do piątku. Wtedy chcę się z Wami przywitać i dać Wam dawkę entuzjazmu na cały dzień, żebyście byli radośni, a jednocześnie przeżywali wszystko w Bogu, tak jak nam sugeruje Ewangelia. Zawsze rano od piątej czeka na Was Zoom i proponuję Wam go włączać od razu jeszcze w łóżku albo zaraz powstanie. Następnie po Zoomie mamy takie rzeczy. Poniedziałki raz w tygodniu pytania i odpowiedzi, a wtorek, czwartek i piątek zawieszamy rekolekcje z Marią Wadią, których kontynuacja będzie, jak się skończy epidemia. Zobaczymy kiedy. A od wtorku 24 marca ruszamy z nową serią zatytułowaną Wiara w czasach epidemii. Tą serię poprowadzę ja. Nazywam się Jacek Olczyk, jestem jezuitą, jestem nowym duszpasterzem zespołu Mocni w duchu i wspólnoty Młodość Lubię To. I moi drodzy, to będzie we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 9:30. W tej serii będzie chodzić o to, że jesteśmy w zupełnie nowym czasie. Będziemy mieli do podjęcia dużo różnych decyzji związanych z odpowiedzialnością za nas samych, za drugiego człowieka. Te rekolekcje, czy ta seria Wiara w czasach epidemii będzie miała dać nam pewien kompas, duchowy kompas do tego, żeby na tej nowej mapie rzeczywistości w czasach epidemii umieć się poruszać. Gorąco Was do tej serii zapraszam. A jeżeli chodzi o kanał na żywo, w tym momencie chcemy Wam transmitować więcej rzeczy z Kościoła, które mamy dla Was przygotowane i tych publikacji na tym kanale jest więcej. Zachęcam Was do modlitwy, ponieważ każdorazowo modli się z nami grubo ponad 1000 osób i do tego zachęcamy każdego z Was. A zatem o godzinie 11 od poniedziałku do piątku. Półtorej godziny program dla dzieci. Dzieci są zachwycone, korzystajcie z tego i po wszystkim komentujcie. Następnie o godzinie 15 od poniedziałku do niedzieli zawsze koronka do Bożego Miłosierdzia. Chcemy z Wami razem wstawać, razem z dziećmi, całymi rodzinami do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w koronce. O godzinie 18 transmitujemy dla Was mszę świętą z kazaniem od poniedziałku do soboty. I o 20:30 od poniedziałku do soboty różaniec z konsekrowanymi o uwolnienie od epidemii. Zachęcam Was bardzo, żebyście się włączali w tę modlitwę. W niedzielę msze święte będą 3. O godzinie 10 to będzie msza święta, którą ja będę odprawiał i będę mówił dla Was zawsze kazanie. Będzie też transmitowana msza święta o godzinie 13 i msza święta o godzinie 20:30. Bardzo Was zapraszam, zachęcam, żebyście w tych Eucharystiach uczestniczyli. Oprócz tego w poniedziałek i środę spotkanie Mocny w duchu, zwiastowania, spotkanie modlitewne w malutkim gronie, które prowadzimy, abyście mogli w różnych miejscach w tym spotkaniu, w modlitwie charyzmatycznej uczestniczyć. Niech to będzie Wasze domowe spotkanie pełne uwielbienia i mocy Bożej. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Dwa kanały. Mocni w duchu Jezuici TV i Mocni w duchu TV Live. Subskrybujcie jeden i drugi, klikając dzwoneczek. Niech te kanały Wam służą, szczególnie w tym czasie, kiedy potrzebujemy modlitwy w domu, bo nie możemy wyjść do kościoła. Z Panem Bogiem.